to nadal nie będą duże kwoty, ale to można powiedzieć, porównać do takiego przełomu, takiego wyzwolenia z niewolnictwa w XXI wieku. Dlaczego mówię niewolnictwa? Ja przypomnę taką jedną ze spraw, którymi zajmowałem się w poprzedniej kadencji. Zwrócili się do mnie pracownicy jednej z firm ochroniarskich, chronili jednostkę wojskową i dopóki nie pokazali mi dokumentów potwierdzających zarobki, nie wierzyłem, że pracują ponad 400 godzin w miesiącu za niecałe 5 zł na godzinę. Ci ludzie mieli w rękach broń i pilnowali ważnych dla Polski obiektów. Jeżeli dlatego jako Prawo i Sprawiedliwość za jeden z ważniejszych postulatów uznaliśmy przywrócenie godności ludziom, którzy zostali skazani na pracę poniżej wszelkich stawek. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś pracuje za 5 zł na godzinę, to w miesiącu tym, który ma 168 godzin roboczych, zarabia około 700 zł. Ludzie, o których mówię, którzy pracowali ponad 400 godzin w miesiącu, nie mieli nic z życia. Miesiąc ma 720 godzin, 30 dni po 24 godziny. Do tego trzeba doliczyć sen, dojazd do pracy, czas na higienę przed snem, jakieś pranie, rozmowę, jedzenie itd., itd. Tu okazało się, że sprowadzenie życia do pracy albo dojazdu do tej pracy. I dzisiaj, wracając do sedna sprawy, do sprawy postawionej przez ojca, dzisiaj mówimy tak, trzeba dostrzec pracownika. Nie można płacić ludziom poniżej wszelkich głodowych stawek. I my mówimy tak, no te 2000 zł, 2000 zł miesięcznie i 13 zł na godzinę. To nie jest dużo, mamy świadomość, ale na tyle dzisiaj stać polską gospodarkę. I dzisiaj rząd pani premier Beaty Szydło stawia sprawę jasną. Konkurujmy jako Polska, jako kraj innowacyjnością. Konkurujmy odbudową polskiego przemysłu, a nie tym, co było do tej pory. Czyli zainwestuj w Polsce, bo tu możesz płacić pracownikowi grosze. Tu możesz płacić poniżej wszelkich norm. I taki był komunikat do zachodnich koncernów, do firm, które były zachęcane do inwestycji w Polsce. Nie dlatego, że miały tu przychodzić, nie dlatego, że jesteśmy innowacyjnym krajem, że mamy świetnych inżynierów, że mamy świetne pomysły, tylko dlatego, że tu można zapłacić grosze, a w swoim kraju taki przedsiębiorca musiałby płacić godziwie. Dlatego w tej kolejnej sprawie dotrzymujemy słowa i poprawiamy byt materialny ludzi na krawędzi wszelkich norm egzystencji. Panie pośle, to też możemy powiedzieć chyba śmiało, że kolejny element polityki prorodzinnej, jeżeli tak można to nazwać, rządu, ponieważ pan poseł o tym wspomniał, ale też święty Jan Paweł II, choćby w encyklice Laborem Exercens, ale też w wielu swoich przemówieniach mówił o tym, że to praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy i praca powinna człowieka uszlachetniać, a nie tylko dołować i przysparzać zmęczenia i wyczerpania. Dlatego myślę, że ten gest również wpisuje się w te działania, tak jak Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, tak samo i ta kwestia sprawi, że czy przynajmniej będzie okazją do tego, żeby człowiek był człowiekiem i realizował swoje życiowe powołanie, a nie tylko zarabiał, tak jak pan poseł powiedział, nie tylko był niewolnikiem, który pracuje na taką głodową pensję. Ojcze, przez ostatnie 8 lat rządzący Polską, politycy Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego wydali miliardy złotych na tak zwaną innowacyjność polskiej gospodarki, na cyfryzację, na wdrożenie nowych rozwiązań, na sprawienie, żeby Polska była krajem konkurencyjnym i nowoczesnym.
I kiedy dzisiaj docierają do nas informacje o wynikach raportów z poszczególnych ministerstw, zwłaszcza z Ministerstwa Cyfryzacji, z Ministerstwa Skarbu, to dochodzimy do takiego bardzo wstrząsającego wrażenia, że mieliśmy do czynienia z niesamowitym marnotrawstwem miliardów polskich złotych. Tych miliardów, które były przeznaczone na usprawnienie i innowacyjność naszej gospodarki. Na przykład z ostatnich dni dziesiątki milionów złotych zmarnotrawione na wprowadzenie dowodu elektronicznego, na systemy informatyczne, które miały funkcjonować, łączyć urzędy, obsługiwać przedsiębiorców, zbierać nasze dane medyczne po to, żebyśmy mniej czasu jako Polacy, jako obywatele tracili na załatwianie spraw w urzędach czy jako przedsiębiorcy, a więcej czasu mieli dla samych siebie i do funkcjonowania na rynku. Dlaczego o tym mówię? Bo to ma dokładny, to wprost ma związek z biedą, jaka jest w Polsce, bowiem pomimo wydania tych pieniędzy, Polska nie stała się krajem konkurencyjnym. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, porównajmy sobie dwie działalności. Kogoś, kto przez 12 godzin dziennie produkuje wiadra i z drugiej strony kogoś, kto przez kilka godzin dziennie buduje komputery albo na przykład pracuje przy budowie samochodów napędzanych elektrycznie. Oczywiście, że większy zysk i większą wartość dodaną przyniesie osoba, która pracuje w tym nowoczesnym sektorze, a ta, która składa wiadra, czy jest w stanie wykonywać tylko te proste prace, będzie musiała pracować dużo więcej za dużo mniejsze stawki. I dochodzimy do tego, że Polska została sprowadzona do roli takiego państwa neokolonialnego. My zostaliśmy zakwalifikowani jako kraj, w którym może być montownia, może być jakaś składnica, mogą być wykonywane proste, nieskomplikowane czynności, ale bardzo nisko płatne. Tymczasem inne kraje Europy inwestowały w bardzo nowoczesne technologie. I to jest problem, z którym dzisiaj musimy się zmierzyć. To jest problem, który spadł na rząd Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim to jest to, co boli Polaków, bo to przekłada się na codzienne życie. Bowiem zostaliśmy w tyle z nowoczesnymi technologiami, zostaliśmy w tyle z konkurencyjnością naszej pracy. I mimo, że Polak może wypruwać sobie żyły, to i tak będzie opłacany gorzej niż Niemiec, Szwajcar, Austriak, ponieważ tamci pracują w innych warunkach i robią inne rzeczy. I dzisiaj dlatego właśnie Ministerstwo Rozwoju pod dowództwem wicepremiera Mateusza Morawieckiego we współpracy ze wszystkimi resortami przygotowuje taki plan rozwoju Polski. Ten plan jest oparty na kilku filarach. To jest reindustrializacja, czyli odbudowa naszego przemysłu. To jest innowacyjność i ułatwienia dla biznesu. To jest kapitał dla rozwoju i budowanie oszczędności Polaków. To jest taka ekspansja zagraniczna naszego kapitału, naszych produktów. Tego, czy ktoś, jeżeli udało się w Polsce, dobrze, wychodź teraz na zewnątrz, zdobywaj rynki innych krajów. I piąty filar to jest polityka społeczna, czyli pochylenie się nad tym, żeby ten rozwój był równomierny. I teraz podsumowując już tą wypowiedź, bo zdaję sobie sprawę oczywiście z czasu audycji, ze strony Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas słyszymy o tym, cieszcie się, 27 lat wolności. Szczególnie Bronisław Komorowski, gdyby miał herb, to by sobie wpisał w tym herbie 27 lat wolności i zmieniał daty co roku, od 1989 roku, że to był sukces niesamowity. Nie zgadzamy się. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy musieli pracować za 5 zł na godzinę, którymi się nikt nie interesował. Na kobiety na kasach w hipermarketach, na pielęgniarki, na salowe. Na wielu, wielu ludzi, którzy pracowali ciężko, ale poniżej wszelkich niskich stawek. Dla tych ludzi 27 lat po 1989 roku nie było sukcesem. Sukcesem te lata były dla tych, którzy obłowili się na tak zwanej transformacji, dla ludzi, którzy
zdobyli fortuny na planie Balcerowicza Sorosa i dla tych ludzi, którzy kiedyś byli sekretarzami partii w danych zakładach, a później stali się właścicielami tych zakładów. Mówię w dużym skrócie, jest wielu ludzi, którzy uczciwie doszli do pozycji biznesowej ciężką pracą, pomysłowością, wiedzą. Ale w tym rozwoju ostatnich lat było wiele, wiele ludzkiej krzywdy i dzisiaj przyszedł czas, żeby to zmienić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości takich zmian dokonuje. Zaczynamy nie tylko od rozwoju gospodarki, ale także od tego, żeby pochylić się nad tymi, którzy są najbiedniejsi, najbardziej potrzebujący, mimo tego, że bardzo ciężko pracują.